Tytuł kursu: Zasady postępowania administracyjnego w zawodzie technik administracji. Moduł: Postępowanie egzekucyjne w administracji. Temat: Wizyta u radcy prawnego. Na jakich zasadach prowadzona jest egzekucja administracyjna? Dzień dobry. Dzień dobry. Czy mogę panu pomóc? Z jaką sprawą przyszedł pan do mnie? Urząd przysłał mi upomnienie, że zalegam z zapłatą podatku leśnego. Zdaję sobie sprawę, że termin zapłaty już minął, ale niestety nie mam teraz środków finansowych, aby zapłacić podatek. Proszę mi wyjaśnić, co oznacza egzekucja w administracji. Oczywiście. Proszę usiąść. Zaraz wyjaśnię panu ogólne zasady obowiązujące w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Musi pan mieć świadomość, że zalegając z podatkami, opłatami administracyjnymi i innymi obowiązkami administracyjnymi naraża się pan na postępowanie egzekucyjne w administracji. Organ egzekucyjny wszczyna egzekucję administracyjną na wniosek wierzyciela. I na podstawie wystawionego przez niego tytułu wykonawczego, sporządzonego według ustalonego wzoru. Obowiązek wystawienia tytułu wykonawczego według wzoru spoczywa również na wierzycielu, którego należność pieniężna wynika z orzeczenia sądu zaopatrzonego w klauzulę wykonalności, z tym, że w tym przypadku nie wymaga się opatrzenia tytułu wykonawczego pieczęcią urzędową. Jeżeli wierzyciel jest jednocześnie organem egzekucyjnym, przystępuje z urzędu do egzekucji na podstawie tytułu wykonawczego przez siebie wystawionego. Kiedy organ wszczyna postępowanie egzekucyjne w administracji? Wszczęcie egzekucji administracyjnej następuje z chwilą doręczenia zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego lub doręczenia dłużnikowi zajętej wierzytelności zawiadomienia o zajęciu wierzytelności lub innego prawa majątkowego, jeżeli to doręczenie nastąpiło przed doręczeniem zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego. Postępowanie egzekucyjne może być wszczęte, gdy zostaną spełnione następujące warunki. To jest, upłynął termin wykonania obowiązku oraz wierzyciel przesłał zobowiązanemu pisemne upomnienie zawierające wezwanie do wykonania obowiązku z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego. To w moim przypadku zostały spełnione warunki, ponieważ upłynął termin zapłaty podatku leśnego i otrzymałem upomnienie. Właściwie tak. Zostały spełnione przesłanki wszczęcia postępowania egzekucyjnego w administracji. W przypadku podatku leśnego, jakie środki może zastosować organ egzekucyjny? Egzekucja należności pieniężnych następuje poprzez zastosowanie środków egzekucyjnych, a mianowicie egzekucja z pieniędzy. Jeżeli jest to niemożliwe, to następuje egzekucja z wynagrodzenia za pracę. Jeśli i to jest niemożliwe, to następuje egzekucja ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz z ubezpieczeń społecznych, a następnie egzekucja z rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych. W przypadku, gdy i to nie prowadzi do zaspokojenia roszczeń organu, następuje egzekucja z ruchomości lub nieruchomości, ale to w ostateczności. Wielość tych środków powoduje w zasadzie gwarancję ściągnięcia długu. W zasadzie tak. Należy wiedzieć, że organ ma obowiązek stosowania jak najmniej uciążliwego środka dla zobowiązanego, to znaczy ma obowiązek stosować katalog ustawowy środków z zachowaniem kolejności, o której wspomniałem wcześniej. Dziękuję za poradę. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.